Halo, z tej strony Oskar Macuch. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie. Jest noc, ponieważ wybraliśmy się na nocne streetowe jazdy razem z Yellowboxem jako naszym przewodnikiem, Mateuszem i kolegą Maxem. Koledzy są bardziej streetowcami. Yellowbox jest dużym znawcą Warszawy, jeżeli chodzi o takie różne ciekawe miejsca. Ten odcinek jest nagrany we współpracy z firmą XBeats, od której otrzymałem głośnik XBeats Glow. Jest to taki świecący mały głośnik, który jest bardzo poręczny i będziemy sobie jeździli po miejscówkach, stawiali go, puszczali, żeby mieć muzykę i będziemy sobie zwiedzali te streetowe miejscówki. Aby sprawdzić pełną specyfikację tego głośnika, zobacz sobie link w opisie. Możesz skorzystać z kodu rabatowego MACUCH25, dzięki czemu będziesz mógł sobie kupić ten głośnik 25% taniej. Możesz także wziąć udział w konkursie i wygrać ten oto głośnik za darmo. Aby wziąć udział w konkursie, musisz napisać w komentarzu swoją ulubioną piosenkę, przy której jeździsz na rowerze. To jest dowolny tytuł, taka, przy której ci się najlepiej jeździ. I ja z tych komentarzy wybiorę jedną, która ten głośnik otrzyma. Wyniki konkursu zobaczycie już w następnym filmie, w następnym odcinku. Tak więc my idziemy na rower, a wy piszcie, wygrywajcie i cieszcie się. Yo! Ja już puszczam sobie muzykę, tylko muszę znaleźć pliki, prosto z Ameryki, prawdziwy gangsta rap. Pierwszy challenge to jedziemy sobie tu na murek, przeskakujemy nad głośnikiem, kolega chce przeskoczyć, ja bym przeskoczył z barem. Gdybym miał kolejną nogę, to bym zrobił grinda, ale nie mam. Mam dla ciebie wyzwanie. Dawaj. Skocz, 1,8 i 1,8 w dół. Co? Tak, tak, proste! Spieszaj! Myślałem, że chcesz, żebym ja skoczył w ogóle 1,8 na to. Dobra, tam mamy dalszą miejscówkę, teraz zobaczycie, więc idziemy. Wskakuję tu z banego. Wjeżdżam. 1,8 od wilka i 1,8 w dół do odwiki. Super, jak mi się spasz wtedy. Skakujemy na górę i baja w bok, ten, przeciwstaw. Ja spróbuję z 1,8, bo się ostatnio nauczyłem baja z 1,8. W ogóle kozacka sztuczka. Prawie! Jo, super, tylko to było pół ich sapa, nie baja spin jeszcze raz! Dawaj, dawaj, baja! Ja będę walił freestyle. Pod każdą miejscówką będę walił freestyle. No ty nie wiesz, jak ja Yellowbox freestyluję? Ja na, nie miałem okazji, na batelkach kiedyś brałem udział. Dawaj. Super, ale to nie był barspin znowu. Barspin polega na tym, żeby obrócić kierownicę. Próbowałeś sprawa, próbuj jeszcze raz. Ale dobre weszło. Dawaj, chodź. Mamy drugą miejscówkę, więc zmieniamy kolor na czerwony. Taki w klimacie Pałacu Kultury. Ja nie wiem, czy ja tu skoczę. To jest dość wysoko, muszę stwierdzić. Go! Ja mam wyzwanie dla Maxa, żeby wskoczył 1,8, żebyś jechał tak, odwijesz sobie handstand i 1,8 ma tym handstand. Ale próba, szacun. Dawaj, jeszcze raz, dawaj, robisz to. Pienie. Dawaj w dół jeszcze jakąś nic. Yo!
Jo! I w łapkę. To jest za... O, jeszcze tutaj. I nic. Mamy kolejną miejscówkę, mamy tutaj długie schody i będziemy robić skok w dal, dlatego że tu jest bardzo dobry taki próg wystrzeliwujący, z którego widać, więc standardowo zmieniamy kolorek teraz na nie wiem jaki. Fioletowy może być. Dobra. Kto pierwszy? Dobra, dawaj. A Yellow Box jest jako... jako sędzia, tak? Będę patrzył, kto najdalej. Oznaczone. No, Mateusz dalej, Mateusz dalej. To ja dalej poleciałem? Tak, wygrałeś, dobra robota. Ja spróbuję w takim razie 1.8 barka. Ja bym spróbował. To dawaj, jak ty zrobisz, ja też zrobię. Znaczy ja i tak zrobię, ale... Dobra, robię dwoje. Dobrze, to kierować, co się chowa. Dawaj! Masz to, masz to! To nie jest 3-6. Słuchajcie, Mateusz powiedział, że przeskoczy nad tym. Ja się tego nie podejmuję, bo moim zdaniem to jest za duży high point. To jest mobilne, więc trzymaj tego słuchaj. Ale jest tak twarde, że jak zahaczy... Nie reklama. Kevin, jesteś? To jest hardcore. Nie masz psychy. Jest do zrobienia? Jak skoczy wystarczająco wysoko, to wszystko jest zrozumienie. Czekaj, to jest jakiś nie? Odległości, nie? No właśnie o odległość chodzi. Postawmy to z boku. Zobaczymy. Przeskoczyć. Ja ci zrobię taką wirtualną tyczkę, tylko nie wiem z czego. Dawaj, dawaj. Na styk. No to nie ryzykuję. Nie, znaczy tak było, że teraz byś zahaczył, nie? No. Nie, moim zdaniem za duży hardcore. Niestety musimy odpuścić, byś zahaczył. Na pewno miałbyś pewniaka front flipa. No. Dobra, idziemy dalej. Ej, tu się jedzie. Stąd wanna ride tu, odbić się i lądować. Ta ściana jest mega chropowata, więc powinno być lightowo. Teraz. Więc to był taki testowy, a teraz stable to picket. Bang, bang. Zmieniamy design na zielony? Nie było zielonego. Może być zielony. Zielony do robienia tabletopa na schodach. Dobra, lecimy na wrocik. Chyba coś widać, mam nadzieję. Jak nie widać, to nic nie zrobię. Szybki test oświetlenia. Pyk, pyk, bang, bang. Jadę. Wujek w tosterze. Jaki teraz kolor robimy, chłopaki? Żółty? Zielony był, żółty. Żółty jak Yellow Box. To jest Yellow Box, żółte pudełko. Żółty kolor, żółte pudełko, żółte życie. Yellow Box, może powinniśmy nagrać piosenkę. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście piosenkę, żebym nagrał z Yellow Boxem. On może nie umie rapować, ale ja też nie. Więc mamy duże szanse razem, że zrobimy to. Dawaj! Ale wszedł ale beat, no. Tu tyłem, żebyś jechał i tu odskoczyć w dół. Dawaj. No, podoba mi się debilne wszystko. I wieloboksterowe. Go!
I tu jest w ogóle kilka potencjalnych fajnych miejsc. Można tak wskoczyć tu, wskoczyć na ten murek, przejechać po tym ultra cienkim murku i z niego coś zrobić. Dobry, da się to zrobić. Tu się da jeszcze. Uja, patrzcie jaka miejscóweczka, tu się da zrobić. O Jezu, ty popadę. Tu się da chyba skoczyć w lewo w ogóle. Dobra, spróbuję. Chyba, że tam dziura jest. To jest naprawdę cienko, znaczy wąsko, na dwie szerokości opony. Czekaj, uważaj, że zaskoczę, ja? To inne wyzwanie, jedziemy tu, wskakujemy tu, jedziemy po tym murku i jakaś sztuczka w dół. To jest lightowe i bezpieczne, ja zaczynam. Dawaj bara! Dobre to jest! 1,8 na górę. Wow! Słuchajcie, przejechaliśmy pół miasta, żeby znaleźć tą ultimate ścianę do wallride'ów. To jest jedyna w Warszawie ściana do wallride'ów. Po czym chłopaki powiedzieli mi, że oni tego wallride'ów nie będą robić i liczą na mnie. Świetnie! Więc spróbuję, zobaczymy jak to wygląda. Co oni tak do ściany? Koledzy zapomnieli powiedzieć o jednym małym szczególe, że to robi na BMX-ach. Przypominam, że BMX-y są o połowę krótsze i mniejsze, ale spróbuję przynajmniej tak wallride. Nie, ja nie umiem tego. Dość mam. Jest 11 w nocy, ja jeździłem cały wieczór, ja jestem zadowolony. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba. Pamiętajcie, like, subskrypcja, witamy na kanale Jeluboxa. Siemanko! Bo z nim będzie niedługo odcinek, który zobaczycie. Koledzy nie mają kanału, ale Instagramy mają, więc macie w opisie. I jutro się widzimy się. Elo.